Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. A dzisiaj sobie sprawdzimy, jak tam pogoda kosmiczna nam się dzieje. SpaceWeatherLive.com. Co my tu mamy? Region 3639 3647. Dwa regiony. Nawet nie chcę mi się powiększać tego i szukać tych regionów, bo widzicie ile tego jest. Powiem wam szczerze, że mnie niepokoi taka intensywna liczba plam, bo to naprawdę może być bardzo źle. Rozbłyski słoneczne, cała tarcza środkowa słońca. Aktywne słońce z ostatnich 2 godzin. Utrzymuje się w klasyfikacji pomiędzy M a C. Bieżąca wartość C3.39. Najwyższa wartość z maksimum ostatnich 2 godzin M1.02. Z ostatnich 24 godzin M2.17. Dziury koronalne. Dziury koronalne to mamy obecnie na północy, na południu i na zachodzie słońca. 3 sztuki mniej więcej. Koronalny wyrzut masy to mamy po rozbłysku. Obejrzyjmy sobie z większej odległości jak zwykle, jak to wygląda. Aha, jak zwykle nie mam pojęcia co się dzieje, czemu to tak wolno reaguje. To powinno się, powiem wam szczerze, już buforować, a nic się nie dzieje. No nic, powiem wam szczerze, nie będziemy tracić czasu, bo was czas też jest ważny. I skoro nie to, to może to się otworzy. To byłoby nawet ciekawe. Wow, ale eksplozja. Dlatego cały czas was będę upominał o podłączanie urządzeń elektronicznych typu komputery, lodówki, telewizory i tak dalej pod listwy antyprzepięciowe i UPS-y. Bo w razie czego jak taki wyrzut materii słonecznej uderzy w ziemię, no to w ziemskim polu elektromagnetycznym zostanie takie wyzwolone dodatkowe napięcie. No i gdzie się to napięcie podzieje, a zacznie się indukować w sieciach przesyłowych na dużych odległościach. No i będzie tak, że będziecie mieli w domu taki lekko dodatkowy prąd, ale komputerom to bardzo szkodzi. Monitoring przepływu protonów mamy na razie na jedynce, nic się nie dzieje. No dobrze. Sprawdźmy sobie jeszcze dodatkowo aktywność zorzową. Indeks KP4. Możliwa widoczna zorza polarna na terenie Polski. Wiatr słoneczny, prędkość 427,2 km na sekundę. To jest ważne, nie na godzinę. Jak niektórzy sądzą i myślą, tylko na sekundę. Gęstość 6,62 protona na centymetr sześcienny. Interferometry magnetic field 15,60 nanotesli, czyli intensywność i siła pola magnetycznego. -11,21 nanotesli, czyli biegun obecnie jest południowy, co gdyby wystąpiła intensywny rozbłysk słoneczny, to mamy przekichane. Bo w tym wypadku leci do nas nie to, że rozgrzana, ale pędząca chmura plazmy słonecznej z biegunowością południową, co jest właśnie złe. Bo po prostu momentalnie wywołałoby to kaskadową destrukcję sieci elektroenergetycznych na całym świecie.
jak to wygląda zasięg zorzy polarnej, no to tak jak mówiłem, zobaczcie, równo nad Polską będzie spokojnie widoczna, tylko sorry bardzo, ale dzisiaj nad Polską będą występowały intensywne burze. Dlaczego? Nie widzicie, może inaczej, nie widzicie tutaj właśnie korelacji pomiędzy intensywnością plam słonecznych, wyrzutami materii, a właśnie, że burze mamy intensywne właśnie nad Polską? A ja widzę. Faza księżyca widać więcej niż 50%. Jest fajnie. No to tu już mamy obcykane cały ten aktywność słoneczna. Weźmiemy jeszcze raz. Co wam chciałem pokazać? To nie to. Zresztą skacze cały czas. To wam chciałem pokazać. Może teraz się uruchomi. Czekajcie, zastopuję. Cofniemy. Nie no, powiem wam szczerze, to są jaja dobre. Dobra zresztą. Ale o co mi chodzi? Obejrzyjmy sobie to nagranie. O co mi chodzi? Zobaczcie. Tutaj w jednym momencie pojawi się wybuch. O, dobra, widzieliście. Dzisiaj coś ten internet kijowo chodzi. Gdy rozbłyski słoneczne są bardzo intensywne, burze w ziemskiej atmosferze zostają niedużo, ale doładowane też energią dodatkową. I dlatego właśnie. I dlatego właśnie o tym mówię. Dodatkowa energia z wyrzutów na słońcu materii doładowała po prostu burzę i te burze pędzą na całego. Przepraszam, łowców burzy, korzystam z waszej strony, ale chcę uzmysłowić ludziom, co się dzieje, gdy nadmierna energia ze słońca zostaje wyrzucona i mogą dziać się nieprzyjemne rzeczy. To jest jeszcze nic. O, to najlepiej widać. Właśnie ta energia z plazmy słonecznej i wiatru słonecznego jest indukowana z takiego rozbłysku właśnie na takich sieciach przesyłowych na dużych obszarach. I po prostu gdyby ta burza, która dotarłaby do naszego kraju, ogólnie do Ziemi, powiedzmy ogólnie do Ziemi, to byście zobaczyli po prostu przeskoki elektrycznych łuków pomiędzy słupami wysokich napięć. Po prostu, bo te napięcia nie miałyby gdzie zostać odprowadzone i po prostu strzelałyby transformatory i tak dalej. To wszystko wydaje się śmieszne jak w jakimś filmie dokumentalnym albo science fiction. Ale niestety, jeżeli to, co obserwuję, będzie działo się dalej, to niestety to będzie nasza smutna rzeczywistość. I jeszcze raz powiem. Zacznijcie, ludzie, podłączać swoje urządzenia pod listwy antyprzepięciowe i UPS-y. Ja na swoim kanale YouTube pokazałem, jak ja mam to zabezpieczone. I nie jeden nawet fachowiec elektryk ode mnie z pracy powiedział, że lepszej formy zabezpieczeń nie widział w życiu. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.